Dzień dobry, witam Państwa na porannym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenia z Państwa strony. Na razie jeszcze nie mam żadnego super, teraz już widać potwierdzenia, więc możemy zacząć nasze szkolenie. No i dzisiaj przede wszystkim bardzo rozbudowany kalendarz, ale również dzieje się dosyć sporo na świecie. Mamy przede wszystkim deklarację Trumpa co do kolejnych obniżek podatków. Wiadomo, jest to prawdopodobnie podyktowane chęcią przysposobienia sobie elektoratu przed zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi do kongresu. Oprócz tego no, bardzo duża wyprzedaż na tureckiej lirze. W zasadzie w tym momencie niczym nie spowodowana. W poniedziałek dyskutowano na temat różnych rozwiązań co do polityki monetarnej, natomiast no, Erdoganowi nie można mówić, że wysokie stopy procentowe tak naprawdę są ratunkiem dla rosnącej inflacji oraz dla tracącej waluty. Erdogan uważa wręcz odwrotnie. No zobaczymy, czy jego słowa będą miały odzwierciedlenie w tym, co dzieje się na rynku. Jak widać, no na razie racji Erdogan nie ma, więc nie sądzę, żeby nowe podręczniki dotyczące polityki monetarnej zostały napisane z nowymi teoriami. Dzisiaj w kalendarzu PMI ze strefy euro, ze Stanów Zjednoczonych, inflacja z Wielkiej Brytanii, zapasy ropy oraz minutes FOMC. Natomiast na jakie rynki sobie zwrócimy uwagę? Będzie to euro-dolar, euro-GBP, USD-3, S&P 500, ropa oraz złoto. I teraz lecimy sobie właśnie z omówieniem kalendarza. Zanim jednak ten kalendarz sobie jeszcze zobaczymy, to tutaj rzucimy okiem na to, jak wypadły PMI z Niemiec oraz Francji. Tutaj w przypadku Francji przemysł dosyć wyraźnie w górę, natomiast usługowy wyraźnie w dół. Z kolei w Niemczech mamy rozczarowanie z obu stron, no więc te PMI dla całej strefy euro, no raczej tutaj spodziewamy się sporego rozczarowania, chociaż tutaj ten PMI dla przemysłu prawdopodobnie niewiele spadnie nam poniżej 56 punktów. I lecimy sobie już do kalendarza makro. Tutaj, jak już mówiłem, no te indeksy PMI prawdopodobnie niewiele nam ten dla przemysłu spadnie, natomiast jeżeli chodzi o usługi, no to tu już prawdopodobnie zobaczymy większy spadek. Inflacja w tym momencie w Wielkiej Brytanii, no tutaj raczej ryzyka związane ze spadkiem, chociaż inflacja PPI wciąż w Wielkiej Brytanii jest mocna, ale nie widać jakby przełożenia tej inflacji producenckiej na konsumencką. Funt, no już troszkę słabszy, więc powoli powinniśmy widzieć jakąś presję większą na wzrost cen, natomiast na razie jej nie widać. W zasadzie tylko i wyłącznie inflacja jest takim czynnikiem, która może w tym momencie poprawić nastroje na brytyjskim funcie, gdyż no, jeżeli chodzi na przykład o czynniki związane z Brexitem, to one tutaj dosyć wyraźnie przeszkadzają brytyjskiemu funtowi. PMI ze Stanów Zjednoczonych tutaj ma być dosyć mocno. Sprzedaż nowych nieruchomości, no widać tutaj lekki spadek, natomiast
Jeżeli chodzi o ten rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, to pozostaje on dosyć odporny na to, że rosną nam stopy procentowe. Zapasy ropy naftowej według DOE tutaj ma być widoczny kolejny spadek. No i wisienka na torcie, czyli posiedzenie, czyli protokół z posiedzenia FOMC. No i pytanie, co tak naprawdę w tym protokole możemy przeczytać? Moim zdaniem będzie to tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, co mogliśmy przeczytać w oświadczeniu, czyli teoretycznie Fed może pozwolić na przestrzelenie inflacji, co oznacza, że nie jest skory do tego, żeby przyspieszać podwyżki stóp procentowych, chociaż niewykluczone, że gdzieś tam poznamy jakieś zapiski dotyczące tego, że jednak wyższe ceny ropy naftowej mogą doprowadzić do wyższej presji cenowej. Wtedy być może dolar powinien przedłużyć swoje umocnienie. No i co ciekawe, w tym momencie to umocnienie na dolarze jest widoczne, na eurodolarze, chociaż to akurat na eurodolarze, co widzimy, to prawdopodobnie efekt tego, że mieliśmy słabsze PMI-e z głównych gospodarek strefy euro. I przechodzimy sobie już do eurodolara. Tutaj no, ten potencjalny mały ORGR już został zanegowany. Mamy już spadek dosyć wyraźny. Nowe lokalne dołki na eurodolarze zostały nam wyznaczone, więc nie pozostaje nam nic, tylko przejść sobie do wykresu. Widzimy, mamy już przełamane zniesienie 38.2 całej dużej fali wzrostowej od 2016 roku. Widać bardzo ładna sekwencja niższych dołków oraz niższych szczytów. No i wszystko wskazuje na to, że dopiero gdzieś przy 17.0, czyli już za 8 pipsów, gdzieś tutaj jakiś popyt nam się może pojawić. No i przechodząc sobie do W1, widać bardzo, bardzo silny impet. Mamy środę, więc no, prawie że połowa tego wolumenu z poprzedniego tygodnia została już wyrobiona. Jeszcze dzisiaj mamy FOMC, więc spokojnie ten wolumen w tym tygodniu nam dosyć wyraźnie będzie rósł. Być może nie przebije tego wolumenu z zeszłego tygodnia, natomiast będzie on bardzo wysoki. No i wszystko wskazuje na to, że na razie ten trend na dolarze będzie kontynuowany, chyba że, tak jak już mówiłem, no, rezerwa federalna pozostanie raczej gołębia pod względem większej ilości podwyżek stóp procentowych. Wtedy być może na dolarze pojawią nam się jakieś oznaki osłabienia, no ale z drugiej strony euro też pozostaje słabe ze względu na dane makroekonomiczne. No jak widać, ta sytuacja się nie poprawia, więc nawet jeżeli będzie gołębione FMC, to jeszcze te spadki mogą na eurodolarze nieco potrwać. I euro GBP wraz ze spojrzeniem na GBP USD, funt pod dużą presją, natomiast no, te słabe PMI-e no, nie dają tutaj bardzo dużej szansy na wzrosty na parze euro GBP, chociaż moim zdaniem no tutaj technicznie wygląda to całkiem pozytywnie pod względem odbicia. I lecimy sobie już do naszych wykresów. Jak widać, no kompletne cofnięcie na euro GBP, już nie mamy takiej zasłony wzrostowej wczorajszej świecy spadkowej, czyli widać, że jednak te dane z Europy mają dosyć duży wpływ na to, co dzieje się na euro GBP. Teraz tak naprawdę odwrócić tą całą sytuację może tylko i wyłącznie bardzo słaby odczyt inflacji z Wielkiej Brytanii, ale ta inflacja powinna pozostać mniej więcej w okolicach tego, czego oczekuje rynek. No tutaj bazowa ma spaść, co pokazuje, że jakby nie ma tutaj presji na przykład ze strony płac, czyli to, co chciałby zobaczyć bank centralny, myśląc o podwyżce stóp procentowych. No i na GBP USD widać, że kierujemy się niżej. W tym momencie cel zniesienia 161.8. Tutaj mamy również no, taką całą strefę, można powiedzieć, lokalne dołki z grudnia.
2017 roku oraz lokalne szczyty z sierpnia również tego roku, czyli tutaj okolice zniesienia 161,8 oraz poziom 1,33. Na razie jest to cel właśnie dla tego spadku. Widać wybicie po tej konsolidacji, czyli na razie widać, że ten trend jest wznowiony, więc jeszcze chwilę powinien on potrwać, myślę, że przynajmniej do poziomu 1,33. I USD 3, tutaj nie ma w zasadzie co mówić o analizie technicznej, bo ciężko cokolwiek tutaj zobaczyć, kiedy para nam rośnie w tempie niemalże wykładniczym. Tutaj oczywiście kwestie związane z zbliżającymi się wyborami. W przyszłym miesiącu wybory parlamentarne oraz prezydenckie, które mają teoretycznie dać większą władzę Erdoganowi, który chce mieszać się w politykę monetarną. I no jeżeli Erdogan zacznie nam się mieszać w politykę monetarną, no to wtedy będziemy mieli totalny odwrót od tureckiej liry, jeżeli chodzi o zagranicznych inwestorów. Prawdopodobnie zacznie nam się coś dziać niedobrego w gospodarce. W tym momencie mocny wzrost gospodarczy w Turcji jest utrzymywany poprzez dwucyfrową inflację. Bank centralny chciałby oczywiście zapobiegać tej dwucyfrowej inflacji, ale nie ma jak, gdyż no główna stopa procentowa pozostaje w zasadzie bez zmian, jedynie podnoszona jest stopa tak zwanej późnej płynności. Bank centralny ogranicza ilość kredytowania dla banków komercyjnych poprzez tak zwaną zwykłą płynność, ale udostępnia dosyć sporo tej późnej płynności, no i poprzez to jakby wpływa na realne stopy procentowe w Turcji, które no właśnie w tym momencie są bardzo bliskie tej stopie późnej płynności. No i to w pewien sposób ratowało nam walutę turecką. Przede wszystkim tutaj na początku 2017 roku, później również początkiem 2018 roku, kiedy widzieliśmy lekkie umocnienie liry, natomiast w tym momencie brak jakiejkolwiek reakcji prowadzi właśnie do takich ruchów. No i niewykluczone, że jeżeli żadna decyzja nie zostanie podjęta w najbliższym czasie, no to USD 3 wzrośnie nam tutaj do poziomu 5.0. Mówi się oczywiście bardzo ciężko, trend jest twoim przyjacielem, trend is your friend, więc no tutaj ten trend jest wyraźnie wzrostowy, więc myślę, że na jakichkolwiek cofnięciach można tutaj szukać jakichś prób dalszych wzrostów. No i w momencie dopiero, kiedy jakieś działania, jakieś kroki zostaną podjęte przez bank centralny, wtedy dopiero można będzie szukać jakiegoś przynajmniej minimalnego odwrotu. Na razie, jak widać, ciężko mówić o czymkolwiek i dopiero jakieś cofnięcie, myślę, że pod koniec tygodnia, w związku z realizacją zysków przez inwestorów. Jak widać, w niektórych poprzednich tygodniach właśnie takie cofnięcia na koniec tygodnia były widoczne, co było właśnie związane z realizacją zysków przez inwestorów. I lecimy sobie do indeksu S&P 500. Tutaj cofnięcie, jak widać, inwestorzy nie są zadowoleni z kolejnych deklaracji Donalda Trumpa. Pytanie, czego mają być tak naprawdę dotyczyć te obniżki podatków? Jak zwykle Trump pozostał dosyć tajemniczy, nie mówił żadnych konkretów. No i tutaj w tym momencie dosyć wyraźne spadki i możliwe przetestowanie bardzo ważnego wsparcia lekko powyżej 2700 punktów. Lecimy sobie do S&P 500. Jak widać, już mocniejsze przełamanie średniej 14-okresowej, czyli prawdopodobnie niedługo będziemy mieli właśnie testowanie zniesienie 50,0 oraz 2700 punktów. Jeżeli te poziomy nie wytrzymają, a tutaj mamy potencjalny podwójny szczyt, gdzie zasięg takiego spadku byłby tutaj mniej więcej do zniesienia 38,2, czyli 2670-60 punktów. Tutaj również silne
wsparcie w postaci 200-okresowej średniej kroczącej, więc jeżeli będziemy mieli jakieś niepewności, na przykład związane z handlem w Chinach, no to bardzo prawdopodobne właśnie cofnięcie tutaj, nawet lekko z naruszeniem tej 200-okresowej średniej kroczącej. Ropa WTI, minimalne cofnięcie, może tutaj przeszkadzać wciąż bardzo silny amerykański dolar, no ale generalnie tutaj tym czynnikiem, który w głównej mierze podbija ceny ropy naftowej, jest wciąż Iran. Bardzo mocne słowa ze strony sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który wskazuje na najmocniejsze sankcje w stosunku do Iranu, które będą nałożone po tym minięciu tego okresu przejściowego 90 oraz 180 dni, więc na razie jakby to nie wpłynie na, wpłynie bezpośrednio na podaż ropy dopiero w późniejszym okresie, natomiast rynek oczywiście już to w tym momencie wycenia. No i patrząc sobie na dolara, na ropę naftową, widać no minimalne cofnięcie w tym momencie. Wcześniej było również widać na indeksie dolarowym pewną konsolidację. W tym momencie dolar się ponownie umacnia, natomiast no moim zdaniem gdzieś tutaj powoli ta konsolidacja zarówno na ropie, jak i na amerykańskim dolarze będzie postępować. Wejdziemy sobie jeszcze na niższy interwał czasowy na ropie. Tutaj wsparcie 71,25 przy dolnym ograniczeniu wzrostowego kanału trendowego. Prawdopodobnie niewielkie tutaj naruszenie tego kanału i być może kontynuacja wzrostów. Jeżeli jednak to wsparcie zostałoby naruszone, no to tutaj wsparcie na 71 dolarów za baryłkę wraz z tym dolnym ograniczeniem tego krótkoterminowego wzrostowego kanału trendowego. No i złoto. Tutaj przynajmniej przed momentem było widać pewne podrygi wzrostowe, natomiast one mogą być nieco psute poprzez ostatni wzrost amerykańskiego dolara. Niemniej bardzo wyraźny sygnał popytowy poprzez bardzo niskie pozycjonowanie. Tutaj na złocie wygląda to coraz ciekawiej. No i jeżeli mielibyśmy strach na giełdach, no to również dla złota wtedy powinno być bardzo pozytywnie, chociaż mamy ten opór na 1300 dolarów za jedną uncję. No jak widać, jednak troszkę się udało wyżej. Jak patrzyłem wcześniej, było 1289, w tym momencie już niemal 4 dolary wyżej. Tworzy nam się jakiś tutaj popyt. No i oczywiście, gdyby FOMC było dzisiaj gołębie, to jak najbardziej silny sygnał popytowy dla złota. Zdecydowanie ciekawiej ta sytuacja wygląda na D1, gdzie na złocie tworzyła nam się właśnie taka strefa popytowa przy zniesieniu 61,8. No i ponowienie tego trendu, znaczy przynajmniej tutaj tej korekty wzrostowej w tym, można powiedzieć, trendzie spadkowym, mogłoby nastąpić w momencie przełamania tego 1300 dolarów za jedną uncję i takim celem byłoby przynajmniej tutaj dojście do 1315. W zasadzie moglibyśmy się tutaj pokusić o wyznaczenie takiego nowego kanału trendowego, więc celem tych wzrostów byłoby mniej więcej to 1310-1315 dolarów za jedną uncję przy takiej niepewności na amerykańskim dolarze. Jeżeli oczywiście dolar by ruszył ponownie do spadków, no to wtedy będziemy ruszać zdecydowanie wyżej na złocie. Tutaj jeszcze miałem pytanie dotyczące cukru oraz kawy, więc jeszcze na moment sobie rzucimy okiem na te surowce. Ostatnio odbicie na cukrze, co ciekawe, tak dosyć dziwna sytuacja, gdyż w Indiach tak naprawdę moim zdaniem dosyć takie podażowe informacje nadchodziły z Indii, znaczy takie mieszane podażowe, bo z jednej strony mają być dopłaty dla farmerów za produkcję cukru, produkcja trzciny cukrowej ma być największa od wielu, wielu lat, natomiast z drugiej strony Indie chcą akumulować
cukier w zapasach, więc to jest taki dosyć sygnał popytowy. Na razie nie widać tutaj tego wzrostu, jakiegoś wyraźnego wzrostu wolumenu, natomiast jeżeli ten wzrost wolumenu byłby tutaj postępujący, no to jak najbardziej wzrosty. Bardzo niskie pozycjonowanie na cukrze, więc gdzieś tutaj trzeba szukać tego odbicia, natomiast sytuacja fundamentalna, jeżeli chodzi o cukier, no jest tutaj tragiczna, więc moim zdaniem no tutaj szansa na spadek, był tutaj spadek do niemalże 10, no ja obstawiałem spadek do 10, tutaj był naruszony poziom 11, więc 10 nie został naruszony, więc być może tutaj się pomyliłem o ten 1 cent na funcie, być może już został ten osiągnięty minimalny dołek, natomiast jeżeli chodzi o kawę, no to ja jestem tutaj w dalszym ciągu bardzo bullishowy, wciąż tutaj to wsparcie poniżej 1000, przepraszam, 115 centów za 1 funta, moim zdaniem jest to twarde wsparcie, no i trzeba czekać na jakiś sygnał podażowy, który może nastąpić ze strony Brazylii, jakieś zawirowania podażowe, które doprowadzi nam tutaj do odbicia, gdyż również pozycjonowanie na kawie jest jak najbardziej pozytywne. Moim zdaniem jest to taki drugi rynek kakao. Wystarczy sobie zobaczyć, jak tutaj kakao nam się tutaj konsolidowało przez długi czas. Również kawa nam się tutaj konsoliduje, więc w momencie, kiedy wystąpią jakieś czynniki, no to kawa jak najbardziej szansę, przynajmniej do 140 centów za 1 funta ma szansę wzrosnąć. Więc ja za dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia na rynkach oraz zapraszam jutro na godzinę 9:45. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.